Witajcie, przyszła pora, żeby zrobić wreszcie ten film, opublikować go, gdzie porównujemy jastrzębia z krogulcem. To jest moje czwarte, jeśli nie piąte podejście do nagrania tego filmu, to dlatego, że po prostu poprzednie wersje mi się nie podobały i stwierdziłem, że nie będę ich takich wrzucał. Stąd wersja numer kolejny. Mam nadzieję, że ta tym razem się w internecie pojawi, zatem zapraszam na materiał. Zanim przejdziemy do omówienia i porównania sobie krogulca z jastrzębiem, co jest dosyć trudne, zaczniemy od porównania jastrzębia z myszołowem, naszym najliczniejszym gatunkiem ptaka drapieżnego. To dlatego, że jest on bardzo często z nim mylony, zwłaszcza przez osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ptakami. Gdzieś w naszych głowach jest takie, e, takie mniemanie na temat ptaków drapieżnych: że jeśli jest wielki ptak drapieżny, to jest to orzeł, jeśli jest mniejszy, to na pewno jest to jastrząb. Czyli większość umysłów w Polsce funkcjonuje dwugatunkowo, że mamy tylko dwa gatunki orzeł i jastrząb i tak to wygląda. A prawda jest taka, że to właśnie myślowa najczęściej spotykamy, a nie wcale jastrzębia. Więc od razu przejdźmy do zdjęć i porównajmy obydwa gatunki. Myszołów ma długie i szerokie skrzydła, którymi rzadko uderza w czasie szybowania. Natomiast u Jastrzębia, w zestawieniu z długim ogonem, skrzydła wydają się być krótsze mimo że u samicy Jastrzębia mają podobną długość jak u Myszołowa. W odróżnieniu od Myszołowa, krążący jastrząb co jakiś czas wykonuje kilka intensywnych uderzeń skrzydłami, które nagle przerywa lotem ślizgowym. Po nim następuje kolejna seria uderzeń skrzydłami i kolejna przerwa. Kolejna cecha, różniąca oba gatunki w locie, to ogon, który u jastrzębia jest bardzo długi i prosty, a u myszołowa jest on krótszy niż szerokość skrzydeł, do tego często rozpostarty w wachlarz. Warto tu dodać, że jastrząb prowadzi skryty tryb życia i krążący pokazuje się dość rzadko. Zresztą nie ma mu się co dziwić, pomimo, że znajduje się pod ścisłą ochroną, jest to ciągle najbardziej prześladowany ptak drapieżny w naszym kraju. Mam nadzieję, że każdy jest w stanie teraz rozpoznać myszołowa czy jastrzębia w locie. Przejdźmy do sprawy trudniejszej, więc porównajmy jastrzębia z krogulecem. Nie jest to proste, dlatego że krogulec jest nazywany mniejszą kopią jastrzębia. Są to ptaki do siebie bardzo podobne. I o ile siedzące rozpoznaje się dosyć łatwo, o tyle mając je w locie jest to już dużo, dużo trudniejsze. Zatem przejdźmy do porównania tych cech. Zanim to nastąpi, muszę dodać jeszcze jedną rzecz. U obu gatunków występuje dysproporcja wielkości płci. Chodzi o to, że samica jest wyraźnie większa od samca, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy widzimy samca jastrzębia i samice krogulca, które są dosyć zbliżone wielkością. Samica jest mniejsza od niego, ale to jak już było mówione przy orłach, wielkość wcale nam nie pomaga, bo nie mamy punktu odniesienia. Zatem zapraszam do zdjęć, gdzie pokażę Wam cechy, na które należy zwrócić uwagę w momencie, kiedy spotykamy któregoś z tych, któryś z tych gatunków. W wielu książkach Krogulec jest rysowany obok Jastrzębia z zachowaniem proporcji wielkości. To taka poprawność polityczna, ale ten film nie jest książką i nie musi pokazywać tych ptaków tak jak wszyscy. Tym bardziej, że wielkość nam nie pomoże, o ile ptaki nie lecą obok siebie. Dlatego przedstawiam Jastrzębia i Krogulca na jednym zdjęciu, tak jakby były tej samej wielkości. To ułatwi nam zaobserwowanie różnic w sylwetkach obu ptaków. Konserwatywnym widzom pozostaje wyobrazić sobie, że na niniejszym zdjęciu jastrząb pleci sporo wyżej niż krogulec. Zacznijmy od jastrzębia. Proporcjonalnie ma on dłuższą szyję i większy dziób, dlatego jego głowa wydaje się nieco dłuższa i ostrzej zakończona. Głowa krogulca jest zaokrąglona i krótsza, gdyż jego dziób jest bardzo mały. Skrzydła jastrzębia wydają się nieco dłuższe niż u krogulca i na końcu zwężają się na tylnej krawędzi. Wygląda to tak, jakby zaraz za tułowiem było wybrzuszenie, które zwęża się i prostuje na dłoni. Kiedy ptak jest wyżej, skrzydło wydaje się ostrzej zakończone. Skrzydła krogulca są proporcjonalnie krótsze, a ich tylnia krawędź układa się w literę S, przez co wydają się one szersze na końcu. Kiedy krogulec jest wyżej, skrzydło wydaje się równo szeroko ścięte. Krogulec, tak samo jak jastrząb, w czasie krążenia lot pasywny przerywa kilkoma uderzeniami skrzydeł. Pomimo, że wygląda to podobnie, to jastrząb uderza ze zdecydowanie mniejszą częstotliwością, a same uderzenia skrzydeł są wyraźnie mocniejsze. Uderzenia krogulca są znacznie szybsze. Ta cecha jest bardzo dobra do odróżnienia obu gatunków, ale wymaga opatrzenia w terenie. W tym miejscu warto dodać, że krogulec czasami wykonuje bardzo ostre zwroty, co Jastrzębiowi praktycznie się nie zdarza. Teraz coś łatwiejszego, ogon. Krogulec ma proporcjonalnie dłuższy ogon niż Jastrząb. A do tego jest on równo ścięty na końcu. Ogon jastrzębia jest nieco krótszy i na końcu zaokrąglony. Do tego jastrząb ma obfitsze pokrywy podogonowe, dlatego jego ogon wydaje się grubszy. Te cechy są fajne, ale warto pamiętać, że zawsze możemy spotkać osobnika, któremu może brakować części sterówek, lub są one zniszczone na końcach. A to może mieć wpływ na ogólny wygląd ogona, dlatego dobrze jest znać także inne cechy. Młody jastrząb jest nie do pomylenia z krogulcem. Na jego piersi występuje tak zwane strychowanie, czyli podłużne ciemne pasy. Natomiast u młodego krogulca zobaczymy ciemne, pogrubione prążki poprzeczne. O pozostałych kolorach się nie wypowiadam, bo można to sobie sprawdzić w prawie każdej książce o ptakach, a w locie i tak na tyle kiepsko to widać, że oznaczanie na podstawie ubarwienia zazwyczaj jest dość trudne. Na zakończenie głosy obu gatunków. Podobne, ale jednak się różnią. Najpierw jastrząb. A teraz głos krogulca. Na dziś to wszystko. E, oczywiście to nie jest tak, że teraz po tym filmie. Umiecie wyjść do lasu i pokażecie, to jest krogule, to jest jaszrop, ze stuprocentową pewnością. Ja tak naprawdę pokazałem wam cechy, na które należy zwracać uwagę. Teraz piłeczka po waszej stronie. Trzeba iść w teren i rozglądać się za ptakami, które właśnie tak wyglądają. Najlepiej robić im zdjęcia i wtedy na spokojnie w domu sobie na komputerze wrzucić to zdjęcie i obejrzeć, i sobie zobaczyć, z którym gatunkiem mamy do czynienia. Stopniowo. Wasze umysły, wasze mózgi będą szybciej przetwarzać te informacje i będziecie w stanie rozpoznawać te ptaki w terenie dosłownie po pierwszych dwóch sekundach obserwacji. Ale tak to działa. Na początku jest to trudne, stopniowo to się, e, to się wyrabia w każdym z Was. Zresztą nie ma co ukrywać, i krogulec i jastrząb jest trudny, nawet zaawansowani ornitolodzy niekiedy mają problem z rozpoznaniem, z którym gatunkiem mają akurat do czynienia. Niemniej na dzisiaj to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam na kolejne moje filmy. Tych, którzy tego jeszcze nie robią, sugeruję, żeby zasubskrybowali kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, które mam nadzieję już niebawem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!